Jesteśmy po treningu Polonii New York, oczywiście na Greenpointie w Nowym Jorku i ze mną jest prezes klubu, pan Michał Siewiec i oczywiście jeden z piłkarzy, który jest nowym piłkarzem w drużynie i za chwilę poznacie go sami, natomiast najpierw przekażę głos panu Michałowi. No, pierwszy trening, jeden z pierwszych treningów tego sezonu. No jeden z pierwszych w zasadzie to taki liczebnie drugi, okej. Przyszło na trening ponad 30 zawodników, co napawa naprawdę dużym optymizmem, przynajmniej przed sezonem, że mamy taką grupę piłkarzy. Już na drugim treningu mamy dość wyraźnie wzmocnienie piłkarza z Polski, który zaraz opowie o sobie, gdzie grał. Nie myślę, że powie jak grał, ale gdzie grał, ile grał. Okej, Kamil Witkowski, który już jest w Polonii z nami jakieś 2-3 godziny. No więc jak te pierwsze 2-3 godziny, prawda? Jesteś zaraz po treningu, więc bardzo intensywnie na pewno od początku. Te dzisiejsze pierwsze godziny były akurat luźne, wprowadzające zajęcia dla mnie. Troszkę pograliśmy sobie, pobiegaliśmy. Luźne zajęcia dzisiaj, a pierwsze z zespołem. Ale sympatyczne, bardzo fajna okolica i wiaterek wieje jeszcze lepiej. Akurat spędzałem wakacje w Rochester, tam mam rodzinę. Pan Michał się ze mną skontaktował, ja już tak od poważnej piłki mam trochę przerwę. A dostałem tutaj propozycję i czemu nie, chętnie jeszcze pogram w piłkę. No i opowiedz nam o tej poważnej piłce w Polsce, bo to rzeczywiście były drużyny najwyższego szczebla, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tak, już na tym najwyższym szczeblu troszkę nie gram, ale występowałem w takich drużynach jak Wisła Kraków, a Krakowia Kraków, Górnik Łęczna, troszkę mniejsze jak Znicz Pruszków lub Motor Lublinianka. Było blisko, żeby troszkę poważnie powalczyć, na przykład o Euro 2008, ale doznałem kontuzji barku i tak moja przygoda troszkę zaczęła się iść w innym kierunku. Może i dobrze, bo znalazłem się tutaj. Dokładnie, zresztą tak jest w sporcie, prawda? Więc sport na tym polega. Powiedz nam, czym dla Ciebie jest piłka nożna, bo jak długo trenujesz już, kiedy zacząłeś i czym stał się ten sport dla Ciebie teraz? Piłka nożna jest dla mnie wszystkim, ponieważ gram od dziecka, moja rodzina po prostu... Wszyscy fanatycy piłki nożnej. Mój tata też grał w Motorze Lublin w Ekstraklasie, mój dziadek w niższych ligach, tam kiedyś w Krakowie, trener od wielu lat. No to piłka nożna jest dla mnie wszystkim, więc miło jeszcze kontynuować. Cieszymy się, że kontynuujesz w Nowym Jorku. Witamy Cię gorąco. No i oczywiście czekamy na następne treningi i na pierwsze zwycięstwa Polonii New York, nie tylko w Nowym Jorku zresztą. Więc panowie co, do zobaczenia na następnych treningach. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. I my mówimy do zobaczenia i uciekamy przed burzą, która wcale nie zatrzymała Polonii, żeby dzisiaj trenować.